Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Maciej Konieczny, poseł Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Wie Pan, co mówi Magdalena Ogórek, kiedy pyta się jej, jak to jest być najgorszym kandydatem Lewicy w historii świata? Co mówi Magdalena Ogórek, kiedy pyta się jej, jak to jest być najgorszą kandydatką Lewicy w historii świata? Dzwońcie do Biedronia, dzwońcie do Biedronia. Taki mem widziałem. To zabawne czy średnio? Jeżeli pan mnie pyta, to średnio oczywiście. Średnio, szczególnie, że faktycznie wynik w wyborach prezydenckich Roberta Biedronia, delikatnie mówiąc, bez szału. Musimy się zastanowić, otrzepać i iść dalej. No, jestem o tyle spokojny, że historia chociażby PSL-u pokazuje, że to są specyficzne wybory i można łączyć stabilne i wysokie, albo średnie, średnio wysokie ależ poparcie to w wyborach parlamentarnych. Oczekiwania. To kiedyś to był Aleksander Kwaśniewski. Był prezydent, był premier, była większość, a teraz się do PSL-u przyrównujecie? Przystawki, wiecznej przystawki? Przede wszystkim mamy 13% i trzecią siłą jesteśmy w parlamencie. To niekoniecznie musi współgrać z tym wynikiem w wyborach prezydenckich, który oczywiście trzeba traktować jako słaby i też temat do przemyśleń. Wie pan, że Magdalena Ogórek miałaby w tych wyborach więcej niż Robert Biedroń, gdyby wystartowała znowu? Nie podejrzewam, myślę, że ta kwestia polaryzacji jeszcze bardziej w tym momencie działa na polską scenę. Stanisław Żółtek miałby więcej, gdyby wystartował z poparciem Lewicy, panie pośle. Bardzo odważna ta teza, panie redaktorze, bardzo odważna. Myślę, że Lewica robi dobrą robotę w parlamencie. Musimy oczywiście zadbać o to, żeby jakieś mocniejsze uderzenia mieć na jesień, tak żeby przypomnieć o tym, że ta Lewica jest potrzebna, bo jak ja patrzę na chociażby historię drugiej tury i patrzę na sytuację, w której obaj kandydaci właściwie tak łaszą się do skrajnej prawicy z Konfederacji. No z tego, że to jest standard, który ściąga naszą scenę polityczną na prawo i na prawo i na prawo. No przypominamy, że mówimy o Konfederacji. Panie proszę, gwarantuję panu, że gdyby Robert Biedroń miał wynik Bosaka albo lepszy, to dzisiaj Andrzej Duda jakimś takim delikatnym, być może z jakąś taką delikatną sympatią wypowiadałby się, nie wiem, o związkach jednopłciowych albo tym podobnych. Pełna zgoda i dlatego polaryzacja pomiędzy dwoma prawicowymi partiami przesuwa nas na prawo i bez silnej lewicy nie idzie tej kotwicy demokratycznej. A czemu nie ma silnej lewicy? Jak to się stało? 2,22, 2 no, przecież, wszystkim... ja rozumiem, że to przecinek, ale to nawet gdyby przecinek przesunąć, to by nie wystarczyło do drugiej tury. Raz jeszcze, no jesteśmy trzecią siłą w parlamencie, robimy tam dobrą robotę, udało nam się osiągnąć... Jak doszło do tej katastrofy w wyborach prezydenckich? Katastrofy w wyborach prezydenckich? Ja oceniam to tak, jest bardzo silna polaryzacja i bardzo silna emocja, żeby odsunąć Andrzeja Dudy od władzy, która bardzo silna jest też w elektoracie lewicy. My oczywiście musimy przemyśleć, co zrobić, żeby ten elektorat twardo stał przy kandydatach lewicy, ale też wiemy, co się zadziało. Po prostu bardzo dużo osób miało takie przekonanie, że te wybory są o jednym, o odsunięciu Andrzeja Dudy od władzy. To jest oczywiście bardzo smutne, bo polityka robiona przeciwko czemuś, a nie za czymś, przeważnie jeszcze się kończy, a to jest cena, jaką płacimy za to, że od właściwie dwóch czy trzech dekad, od dwóch dekad na pewno, polska scena polityczna jest podzielona na dwa prawicowe bloki, Platformę Obywatelską i Prawo i Sprawiedliwość. Maciej Konieczny, jedni głosują przeciwko drugim. Poseł Lewicy jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Maciej Konieczny, poseł Lewicy jest z nami. Po raz drugi witamy również Państwa. Panie pośle, jeszcze raz zapytam, jak to możliwe, że 5 lat temu Lewica po historycznej wpadce, żartach, dowcipach bezlitosnych z Magdaleny Ogórek, Leszka Millera i tej historycznej odbudowie, powrocie do Sejmu w roku ubiegłym zalicza, czy robi po raz drugi właśnie to, co widzieliśmy 28 czerwca. A ja jeszcze raz odpowiem, że jest to cena, jaką płacimy za duopol PiS-u, za to, że polska polityka rozumiana jest jako walka dwóch wielkich prawicowych plemion i naszą rolą oczywiście jest to zmienić. Jeżeli dostaliśmy 2,22, to znaczy, że do tej pory nie zrobiliśmy dość dużo, żeby Lewica była niezależną, trwałą siłą, którą ludzie identyfikują i chcą na nią głosować nawet w wyborach prezydenckich. Nie chodzi o to, czy Lewica, czy Prawica, chodzi o wyrazistego, charyzmatycznego kandydata. Robert Biedroń w innych okolicznościach zdobywał dużo większe poparcie. W jakich okolicznościach? Chociażby kiedy wiosna powstawała Roberta Biedronia. To jest też... ja jestem przekonany o tym, że tutaj nie jest tak, że jakiś inny kandydat zrobiłby dużo lepsze wyniki. To jest smutne tak naprawdę, bo tak naprawdę było to referendum nad
tym, czy Andrzej Duda powinien, czy nie powinien być dalej prezydentem. To po co Biedroń startował w tych wyborach w takim razie? Bo rolą siły politycznej jest to, żeby wystawiać kandydatów prezydenta. Oczywiście liczyliśmy na lepszy wynik. Ja nie będę mówił, że od początku wiedzieliśmy, że tak będzie, tak? Zresztą było tak, że te wyniki na starcie kampanii były sporo większe. Faktycznie kampanię, ta pandemia wytrąciła nam nieco atutów Roberta Biedronia z rąk, ale no, to jest etap, który mamy w tym momencie za sobą. Musimy się otrzepać, przemyśleć, jechać dalej. Naprawdę mamy dużo ważnych rzeczy do zrobienia, bo Polska skazana na dwie prawicowe partie łaszące się w tym momencie do skrajnej prawicy Krzysztofa Bosaka, to jest kiepska wiadomość. Naprawdę mówimy o sytuacji, w której Konfederacja Grzegorza Brauna, który regularnie fantazjuje o przemocy politycznej w Sejmie, Krzysztofa Bosaka, który radośnie na Facebooku jeszcze niedawno oświadczał, że z testu politycznego wychodzi mu, że jest faszystą, nagle jest naturalnym partnerem, jest czymś zupełnie normalnym na polskiej scenie politycznej. I to pokazuje, że jeżeli godzimy się na to, że polska polityka jest konkurencją pomiędzy dwoma prawicowymi partiami, to czeka nas tylko przesuwanie na prawo i na prawo i tak się demokracja nie uratuje. Albo będzie silna lewicowa kotwica, albo wcześniej czy później tak naprawdę niestety ta demokracja w Polsce musi się wywrócić. Nie chcę pana jakoś to rozczarowywać, ale wy zamiast kotwicy po prostu to zrzuciliście dmuchaną kaczkę w tych wyborach właśnie. No to sami oddaliście walkowerem ten pojedynek. Przede wszystkim mamy przed sobą 2,5 roku do następnych wyborów parlamentarnych, jeżeli odbędą się one zgodnie z terminem. I to jest 2,5 roku na ciężką pracę i pokazanie, że nie trzeba wybierać pomiędzy PO i PiS-em. I to będzie wymagało także od lewicy otwartości na... W porządku. Także 5 lat temu biczowano Leszka Millera. Pan pamięta, za Magdalenę Ogórek. Mój Boże, ile to żartów było, dowcipów, złośliwości. No i teraz czeka nas... Kto odpowie za Biedronia w tej sytuacji? Teraz czeka nas nasza partia żartów i złośliwości. Z pewnością. No nie będzie żadnych jakichś rozliczeń, będą dyskusje szczere, otwarte, po których pomyślimy, jak zrobić. Dlaczego za Magdalenę Ogórek Leszek Miller musiał po prostu... Jest jeszcze inny kłopot, znaczy Robert Biedroń. Kampania Roberta Biedronia była kampanią lewicową. Ja jestem w pełni w stanie się podpisać pod tym, o co walczyliśmy w tych wyborach. To, że konsekwentnie jesteśmy zarówno po stronie praw człowieka, jak i sprawiedliwości społecznej. To, że wydźwięk tej kampanii był jednoznacznie lewicowy, to było ważne. To, że w momencie tej kampanii hejtu... Jeszcze raz powtarzam, tak bardzo zredukowaliście swoje oczekiwania, albo oczekiwania wyborców, że wystarczy wygłosić lewicowe postulaty w trakcie kampanii, to wystarczy? Czasami to jest ważne, tak. To, że w momencie, w którym była kampania nienawiści w Polsce, był głos, który jednoznacznie mówił, że nie ma na to zgody, to symbolicznie było ważne. Tak. Jestem w pełni przekonany co do tego, że dobrze, że Robert Biedroń wystartował w tej kampanii, że dobrze, że głos lewicy był słyszalny. Oczywiście jestem rozczarowany wynikiem i to jest różnica między Magdaleną Ogórek a Robertem Biedroniem, że Magdalena Ogórek dzisiaj jest w jakichś pisowych rejonach, bo specjalnie nigdy nie pasowała do obrazka. Robert Biedroń jest jednym z liderów lewicy, podziela nasze wartości, startował w wyborach, wynik jest rozczarowujący, ale dobrze, że głos lewicy był słyszalny. Co z innymi liderami lewicy, jeżeli jeden z nich ma 2-2-2? Może drugi ma 3-3-3 na przykład. W tych wyborach? Nie zdziwiłem się teraz. Włodzimierz Czarzasty, człowiek, który wprowadził lewicę do Sejmu z powrotem. Trzeba mu oddać. Mówi dzisiaj tak, za Roberta Biedronia się nie wstydzimy, trochę jak pan. I nie będziemy za niego przepraszać, jak przepraszaliśmy w 2015 za Magdalenę Ogórek. Ja bym się jednak trochę powstydził tak na waszym miejscu. Ale raz jeszcze. Trzeba robić w zgodzie z własnym sumieniem. Polityka się robi po coś. Mamy określone postulaty, określone wartości. One głośno wybrzmiały w tych wyborach. Robert Biedroń dużo mówił o tym, że potrzebna jest budowa mieszkań na wynajem przez państwo w Polsce, bo młodzi ludzie nie mają gdzie mieszkać. I gdyby nie Robert Biedroń tego nie mówił, ten głos by nie padł. To jest jedna wielka kampania lewicy, która ma na celu zrobienie tak, żeby ta lewica była trwałym elementem na polskiej scenie politycznej, żeby ludzie od razu wiedzieli, o co nam chodzi. Panie pośle, ale jeszcze raz panu wytłumaczę. Na Roberta Biedronia zagłosowało mniej ludzi, niż głosowało na lewicę, niż wynosi elektorat lewicy w Polsce. No po prostu część wyborców lewicy uznało, że Robert Biedroń to nie jest ich kandydat. A ja jeszcze raz panu redaktorowi wytłumaczę, że to jest pewien mechanizm, który nie tylko lewicy się przytrafia w wyborach. Dobrze, to jak to jest możliwe, proszę mi powiedzieć, że lewica od 20 lat, zwłaszcza dzisiaj, silna i zjednoczona lewica, nie jest w stanie wystawić w wyborach prezydenckich jakiegokolwiek sensownego kandydata od czasów chyba Aleksandra Kwaśniewskiego?
Powiem tak, słusznie pan redaktor zauważył, że jeszcze jakiś czas temu nie było silnej Zjednoczonej Lewicy, która byłaby trzecią siłą w parlamencie, a teraz jakiś czas jest. Temu też była. Jakiś czas temu była. Pierwszą siłą. Udało nam się w nowej formule Lewicę odbudować i też to jest nowa formuła, tak. No jasne, no co ja mam powiedzieć, wynik był słaby, trzeba to przemyśleć, trzeba na kolejne wybory prezydenckie wyciągnąć z tego lekcję i trzeba robić swoje, tak. No, jest lewica w formule trzech partii w tym momencie w parlamencie. Jest to lewica, która mówi wyraźnym głosem i która jest potrzebna. I oczywiście, no musimy wyciągnąć wnioski z tej wyników prezydenckich. W następnych wyborach prezydenckich to naprawdę... czy przekroczy 2%. Panie Bysiak, kto wymyślił Biedronia w wyborach prezydenckich właśnie? Czarzasty, Zandberg, czy Biedroń sam wymyślił siebie? Wspólnie. To jeszcze na etapie rozmów o wspólnym starcie i kształtowaniu się tej formuły współpracy Razem Wiosny i SLD. Był ten pomysł, żeby w związku z tym, że te wybory parlamentarne z przyczyn oczywistych ciągnął Adrian i Włodek, bo startują w nich, żeby Robert Biedroń był wtedy szefem sztabu, a później domyślnym kandydatem na prezydenta i ten pomysł został zrealizowany. Więc... Nie widzieliście, kiedy już przedstawialiście Biedronia, że on już swoje 5 minut ma za sobą, że, no to, że to gdyby wybory A pan redaktor był taki mądry, kiedy na początku kampanii Robert Biedroń miał 9-10% poparcia? Czy ja byłem taki mądry? No, przewidywałem, że Robert Biedroń nie wygra tych wyborów. Może pan przewidywał, że wygra, ale to trzeba było do mnie zadzwonić, żebym pan powiedział, że nie wygra. Na 100%. Mógłbym się zakładać. Ale chodzi o jeszcze coś innego, że kiedy wybieraliście Biedronia, kiedy ogłaszaliście, że Biedroń będzie waszym kandydatem, to już były takie w samej lewicy też wątpliwości, czy to na pewno jest najlepszy kandydat. Podkreślam, swoje 5 minut Biedroń ze swoją Wiosną miał już parę dobrych miesięcy za sobą. Raz jeszcze. Ta decyzja została podjęta. Byliśmy z pełnym przekonaniem wszystkich trzech partii. Wszystkie trzy partie ponoszą za nią odpowiedzialność, tak? Więc nikt tutaj od tej odpowiedzialności się nie ucieka. Co zresztą było fajne, bo na tym wieczorze wyborczym, który był trudny, bo ten wynik był jaki był, tak? Tutaj nie ma, wiadomo, że liczyliśmy na dużo więcej. Było takie przekonanie, że no dobra, Robert to dźwignął, pociągnął, musimy pomyśleć, co poszło nie tak, ale jesteśmy razem i tym, którzy włożyli serce w tą kampanię, dziękujemy i cieszymy się. I raz jeszcze, ja wiem, że pana redaktora to nie satysfakcjonuje, mnie też nie, ale cieszymy się, że głos lewicy wybrzmiał w tych wyborach i to... No, załóżmy, że wybrzmiał. No załóżmy. Było, no dobra, w sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość postawiło tak twardo na kampanię, tą nagonkę i kampanię nienawiści wobec osób LGBT. No to tym bardziej powinien brzmieć protest waszych wyborców z racji tego, że i Robert Biedroń, i Lewica przeciwstawiają się tego typu, jak pan powiedział, nagonce. I obecność Roberta Biedronia jako kandydata, bardzo poruszająca konferencja z matkami osób LGBT pod Sejmem, to są istotne momenty tej kampanii. Rozumiem, oczywiście to nie przełożyło się nie na wynik. Nie podziałało. No miała być orkiestra, miała być po prostu... nie wiem, no gra na grzebieniu była po prostu. To 2,22. Sam byłem zaskoczony, przyznaję. I zastanawiałem się nad jednym jeszcze. Czy lewicy, jak pan dzisiaj na to spogląda, zabrakło jednak odwagi po 10 maja, kiedy można było wymienić kandydata jeszcze. Wymienić... kandydata na prezydenta, tak jak zrobiła to Platforma z Trzaskowskim i Kidawą Błońską. Myślę, że wręcz przeciwnie, mieliśmy odwagę nie wymieniać kandydata i ponosić konsekwencje i trwać przy swoich ludziach. To też jest wartość. I to jest długi marsz, tak? No to wymienianie kandydatów tak naprawdę może dać krótkotrwały efekt, ale jednak nie budzi zaufania i takiego poczucia, że twoja drużyna jest za tobą. No, na lewicy można liczyć na to, że rzeczy idzie lepiej czy gorzej, to można liczyć na na kolegę, który ma się z prawej i koleżankę, którą ma się z lewej, że nie wbije ci noża w plecy. Nie chodzi o noża, tylko o nóż w plecy. Chodziło o jakieś takie dogadanie się. No, doskonale pan wie, i powiem, jak było. Powiem zupełnie szczerze, jak było. Tak, Robert Biedroń powiedział, słuchajcie, wiemy, że jest słabo, jeżeli chcecie mnie wymienić, to mnie wymienić. Powiedział tak Biedroń, tak? A my powiedzieliśmy, słuchaj Robert, tak my nie działamy w lewicy, jesteśmy za tobą, wybraliśmy wspólnie, że masz być naszym kandydatem i stoimy za tobą murem. Tak było. To my wspólnie toniemy. Wspólnie zatoniemy. 2,22. Na tym etapie... Adrian Zandberg byłby lepszym kandydatem w tych wyborach, czy nie? Pyta pan członka partii Razem, więc
Mówię, nie spodziewam się innej odpowiedzi. Tak, no znaczy to jest bliższy mi kandydat, bo to jest kandydat z mojej partii, z którym zresztą robię politykę już 15 lat, więc i mój przyjaciel, więc oczywiście jest mi to osoba bliższa, ale wspólnie podjęliśmy decyzję o tym, że kandydatem na prezydenta będzie Robert Biedroń i wspólnie ponosimy konsekwencje tej decyzji, przy czym raz jeszcze, no te wybory mamy już za sobą, przed nami dużo roboty, i także oczywiście przemyśleń. No, kluczowe jest to, żeby ta lewicowa kotwica upominająca się zarówno o prawa człowieka, jak i o sprawiedliwość społeczną, która nie gardzi ani osobami dlatego, że są biedne, ani dlatego, że kochają niewłaściwą osobę, że taka lewica jest silnie obecna na polskiej scenie politycznej i to jest nasze zadanie. Czy taką lewicę reprezentuje dziś któryś z kandydatów, który dostał się do drugiej tury? Niestety nie. No to jest tak, że mamy do czynienia z dwoma prawicowymi kandydaturami w drugiej turze. Jest dla mnie jasne, jest, że większość wyborców lewicy zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego. To wynika z wszystkich badań. Natomiast ja jestem przekonany, że nie jest rolą lewicy tutaj wybierać czy wskazywać jednego z kandydatów, bo czyli to nie Biedroń, znaczy ja rozumiem, że te ułamki Biedronia to tam niewiele wpłyną na wybory, pan ale... Pan redaktor już będzie tak pastwił do końca programu przy każdym zdaniu. Ale czy Robert Biedroń powinien w takiej sytuacji przelewać poparcie na Robert któregoś... Robert Biedroń już wypowiedział się w poniedziałek powyborczy w swoim imieniu. Czy słusznie? Robert Biedroń wypowiedział się w swoim imieniu, część liderów i polityków i polityczek lewicy także to robi. Ja mogę powiedzieć, że to nie jest dobry pomysł, żeby zaganiać czy przerzucać wyborców jak worki kartofli, czy zaganiać ich do tego czy innego obozu. Wyborcy lewicy mają swój rozum, zagłosują zgodnie z nim. Co zrobią wyborcy partii Razem? Co zrobi poseł Konieczny? Ja mogę powiedzieć, co zrobią. Jak patrzę na wyborców partii Razem, tak? Myślę, że większość z nich zagłosuje na Rafała Trzaskiego i myślę, że są coraz bardziej wkurzeni tym łaszeniem się do Konfederacji. Dla wyborców partii Razem pomysł, że można tak faceta, który jeszcze niedawno cieszył się na Facebooku, że mu wychodzi, że jest faszystą, Grzegorza Brauna, który naprawdę fantazjuje o przemocy politycznej, Janusza Korwina-Mikkego, który utrzymuje, że kobiety nie powinny mieć praw wyborczych, że nagle Rafał Trzaskowski mówi, że ma ogromną wspólnotę poglądów i są mu bardzo bliscy, to wyborców partii Razem to wkurza. I czy oni, i to tylko taka... Panu uświadomię tylko, że tych z Konfederacji jest trochę więcej niż tych z ja Razem. Ja wiem, ale pan redaktor zapytał o tych z Razem, tak? Więc myślę, że nie tylko tych. No, myślę, że dla sporo osób to jednak jest szokujące. Człowiek, który gdzieś tam idzie pod tymi sztandarami demokratycznymi, tak bardzo łasi się do skrajnej prawicy, więc... Czyli jeszcze trochę i Trzaskowski straci część wyborców lewicy. Nie jest ich dużo, nie jest ich wielu, ale jednak... Myślę, że istotna część wyborców, to zresztą to pokazują badania lewicy już pierwszej, którzy zdecydowała się... A wie pan, co mówi Konfederacja jeszcze, tak a propos Trzaskowskiego, że oczywiście bardzo krytycznie, tuż po wyborach, że Trzaskowski jest najgorszym kandydatem z możliwych tych opozycyjnych, który mógł trafić do drugiej tury, kontra Andrzej Duda, który też jest bardzo złym kandydatem. Dżuma i cholera, mniej więcej taki wybór, mówi Konfederacja. Natomiast Trzaskowskiego określa, czy krytykuje przede wszystkim za potężny skręt w lewo, tak duży, że mógłby Trzaskowski rywalizować o wyborców z Robertem Biedroniem. Ciekawe, co? A Rafał Trzaskowski zarzeka się, że wspólnota poglądów gospodarczych z Konfederacją go łączy, co jest dość przerażające. No, duża rozpiętość Trzaskowskiego w takim razie. Co będzie dalej z Biedroniem i co będzie dalej z Lewicą w tej sytuacji? Proszę jeszcze wytłumaczyć. Jeżeli chodzi o Lewicę, to my na jesień planujemy event programowy taki, żeby też porozmawiać o pomysłach na Polskę dla odmiany, a nie o tym, kto kogo. Będziemy pracować w parlamencie. Przypominam, że przy okazji chociażby wprowadzenia tych tarcz antykryzysowych udało nam się parę fajnych rzeczy przepchnąć. Chociażby to, że jeżeli idzie pomoc publiczna do firm, to prezesi tych firm nie mogą sobie wypłacać premii powyżej pięciokrotności średniej krajowej, tak żeby te pieniądze szły na ratowanie miejsc pracy, a nie były wyprowadzane. To jest jedna rzecz. Udało nam się załatwić, żeby osoby będące na śmieciówkach mogły same ubiegać się o postojowanie, były zdane na łaskę szefów. I to są małe rzeczy, ale to są rzeczy, które realnie pomagają ludziom. Chcemy rozmawiać o tym, jakiej wizji Polski chcemy, a nie o tym, kto kogo, bo to naprawdę, mam wrażenie, sprawia, że z roku na rok jesteśmy w coraz gorszym miejscu, jeżeli polska demokracja. Chcemy mówić o tym, jak walczyć z katastrofą klimatyczną. To jest temat, który właściwie nie istnieje w tej wyborach prezydenckich. To jest niesamowite. Trzeba było mówić podczas kampanii, podczas debaty. Tak. Biedroń mógł mówić w debacie w TVP. No, może na pytanie o komunię świętą i religię w szkole. Ale co będzie z Biedroniem? Czy jego wpływy i jego środowiska w tej nowej lewicy będą adekwatne do wyników w wyborach prezydenckich? Ja myślę, że Robert Biedroń
jest europarlamentarzystą, przedstawiciele Wiosny są w parlamencie. Jest także oczywiście perspektywa łączenia się dwóch z trzech partii, czyli Wiosna i SLD w jedną siłę. Pewnie to zmieni jakąś dynamikę wewnątrz samego klubu, ale jak już mówiłem, sama ta formuła działania lewicy jest nowa. Ale no przede wszystkim my naprawdę mamy dość spójny głos jako lewica w tym momencie w Sejmie. I raz jeszcze, no znowu mówimy, kto kogo i jak będzie wyglądała ta dynamika personalna. No porozmawiajmy o zmianach klimatu, porozmawiajmy o mieszkaniach, porozmawiajmy o służbie zdrowia. Uświadamiam, że no, musicie mieć też jakiegoś frontmana, którego ludzie będą słuchać. Tego, którego wybraliście, no wysłuchała garstka. Szkoda czasu, pieniędzy, zdrowia poświęconego w trakcie tej kampanii. Kto wygra te wybory? Nie mam pojęcia. Zupełnie szczerze, jakby mnie pan zapytał parę tygodni temu, to bym powiedział, Andrzej Duda wygra te wybory. Dzisiaj ma pan wątpliwości po pierwszej turze? Dzisiaj mam wątpliwości po pierwszej turze, tak. W sensie ta przewaga wydaje się duża, ale mamy do czynienia z tym, że gdzieś trochę Andrzej Duda ma dużo mniejsze pole do łowienia nowych głosów, także większość jednak tych głosów opozycyjnych przejdzie na Rafała Trzaskowskiego, więc nie wiem, z lekkim wskazaniem na Andrzeja Duda, ale naprawdę lekkim. Panie pośle, to jeszcze na koniec. Stosunki PiS i SLD na przykład, albo co SLD, przepraszam, lewica sądzi tak o tym, jak PiS na przykład, nie wiem, zarządza państwem, jak zarządza samorządami. Tak krótka diagnoza, jednozdaniowa. No, że miało nie być nowego salonu, jest zawłaszczenie państwa na jeszcze większą skalę. To, że... czyli to jest zła polityka. A jeżeli chodzi o zarządzanie, bo tak. O tym mówimy, tak, to jest fatalne zarządzanie, to jest raczej takie złodziejskie zarządzanie, czyli coś, za co PiS krytykował Platformę, a robi na jeszcze większą skalę. To jakim cudem... albo na czym polega ta współpraca lewicy i Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Śląskiego od jakichś paru dobrych miesięcy? Nawet można powiedzieć o jakiejś cichej koalicji może w samorządzie województwa. Jak wiemy, w kwestiach samorządowych te układy bywają różne. No, w województwie śląskim akurat tak się składa. Nie są to osoby... z którymi jakoś jestem bezpośrednio związany, też więc trudno mi powiedzieć. Dokładnie, ale no tak jest. No jest tak, że akurat w niektórych samorządach... Czyli jest cicha koalicja między... W bardzo niewielu miejscach tak się zdarza, SLD że jest jakakolwiek PiS w województwie współpraca. Śląskim. Nie ma koalicji w województwie cicha śląskim. Cicha koalicja. Nie wiem, co to jest cicha koalicja. Zdarza nam się współpracować na poziomie samorządowym, ale no nie ma koalicji. No. Rozumiem, ale to pan takie coś pochwala? Myślałem, że wy jesteście raczej wbrew tego typu pomysłom. No cała opozycja, z jednej strony idziecie wspólnie jako opozycja do wyborów senackich na przykład, a ale potem... ja to znaczy zupełnie szczerze, pochwala. No ja nie jestem jakimś takim antypisowcem, że jedynym kryterium w ogóle w polskiej polityce powinno być za PO czy za PiS-em, bo to jest fatalne kryterium, ono nie ma żadnej treści, tak? Więc chodzi o to w polityce, żeby robić rzeczy zgodne ze swoimi wartościami, czyli jeżeli jesteśmy w stanie przepchnąć jakieś rzeczy, o których już mówiłem chociażby, no przecież te rzeczy w parlamencie przepchnęliśmy dlatego, że dogadaliśmy się z PiS-em. Czyli co, zdaniem lewicy, marszałek województwa śląskiego i sposób zarządzania województwem śląskim jest na tyle dobry, że wasza dwójka w sejmiku po prostu z czystym sumieniem może popierać te działania. Ostatnio ważne głosowania, w których wasi przedstawiciele po prostu głosują tak jak PiS w sejmiku. Prawdę powiedziawszy, nie jestem w stanie w tym momencie ocenić konkretnych głosowań. Maciej Konieczny, poseł Lewicy, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia.